Narcystyczna matka i jej córka. Być może to będzie przykre to, co teraz powiem, ale kiedy zdajesz sobie sprawę, że twoja matka nie jest taka jak inne matki, kiedy uświadamiasz sobie, że nigdy nie dostaniesz bezwarunkowej miłości od swojej matki i każda interakcja z nią to ciężka walka. A więc kiedy masz narcystyczną matkę i jesteś jej córką, dzieją się następujące rzeczy. Twoja matka jest patologicznie zazdrosna o ciebie. W końcu jesteś jej młodszą, ulepszoną wersją. Przed tobą całe życie. Masz tyle możliwości. Nie podoba jej się to. Ona tego nienawidzi, że ty możesz robić rzeczy, których ona nie zrobiła, których ona nie zasmakowała przez całe swoje życie. Druga sprawa. Twoja narcystyczna matka postrzega cię jako swojego największego rywala. Będzie ciągle walczyć o uwagę, rywalizować z tobą o pierwsze miejsce i tak bez końca. Kochani, zwróćmy uwagę, jakim językiem posługuje się narcystyczna matka do swojej córki. To bez wątpienia język nienawiści, pełen upokorzeń i krytyki i oczywiście przytyki, stąd do Ameryki. Przyjdzie taki dzień, czego tobie życzę, że uświadomisz sobie, kim jest narcystyczna matka, a w zasadzie czym jest i że przede wszystkim nigdy jej nie zmienisz. Wówczas dojdzie do ciebie, zdasz sobie z tego sprawę, że nikt tak naprawdę nie może sprawić, że poczujesz się mała. Nikt nie może odebrać ci blasku. Nawet osoba, która cię urodziła. Jesteś wspaniałą istotą. Pamiętaj o tym, proszę cię.